Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się. Dzisiaj nieprawdopodobnie wymagające lądowanie, teren górzysty, w paro moi drodzy musimy przelecieć, że tak powiem, górę i zaraz za nią jest lotnisko, za tym wzgórzem. No nie jest to łatwy temat, pas jest też krótki. Lecimy Airbusem A320, trzymajcie kciuki, nie będzie łatwo. Autotrust moi drodzy wyłączamy, tak żeby tutaj autopilot nie korygował nam ciągiem. Tak, będziemy nim korygować tutaj już manualnie. Prędkość podejścia to 140 węzłów, podwozie i klapy. Mam wszystko ustawione optymalnie do lądowania, ale teren jest mega górzysty, moi drodzy. Tak, zaraz będzie overspeed, bo już widzę, że około 180 węzłów mam, a to jest zdecydowanie za dużo. No teren jest piękny, no ale nie zajmujmy się teraz terenem. Skupmy się na tym, co trzeba zrobić, czyli posadzić diabła. Airbus A320. Grzecznie za tą górką. Nie będzie to łatwy manewr, bo to trzeba, moi drodzy, to wzgórze minąć w miarę bezpiecznie i szybciutko obniżyć lot dziobem w dół, a prędkość wtedy wzrasta nieprawdopodobnie, więc już wiem, że lecę za wysoko i lecę za szybko. To niedobrze. Ponoć, jeżeli jestem w błędzie, to wyprowadźcie mnie z niego. Lepiej jest lecieć niżej niż wyżej, no bo zawsze można dodać troszeczkę ciągu i podnieść lot. Gorzej będzie z opadaniem, wtedy prędkości nie możemy tak łatwo kontrolować. Lotnisko kryje się zaraz za tym wzgórzem, tak jak mówiłem, moi drodzy. Jest tutaj bardzo trudne podejście, pas też nie jest zbyt długi i to jest wymagająca kwestia. Ja cały czas lecę za szybko, a nic nie mówicie. Około 150-140 węzłów już powinienem mieć, a jeszcze mam do zniżenia lot. Okej, okay, jest pas. Ryzykowny manewr teraz będzie koło tutaj krzaczorów. Okej, okay, krzaczory są z nami. No dobra, zniżam lot, ciąg praktycznie jałowy. Tutaj troszeczkę jeszcze ustawię się z pasem. Dobra. Dziób do góry, żebyśmy nie palnęli. Oho. Okej, mamy to chyba, kurde, balans. Teraz brejki. Załączamy. No i posadziłem wariata. Okej. Wszyscy chyba żyją na pokładzie. Nie wiem, trzeba się upewnić. No, kawkę ktoś tam pewnie rozlał, ale za to odpowiedzialność już nasze linie nie biorą. Tak, Marian Air. Tak powinno to się nazywać. Bywało gorzej.